obchodzi mnie, co mi się trafiło. Całą historię, jak sobie grałem, to było. Ale najpierw umowanka. Hokus pokus, dwa to stary, dawać moje subskrybery. Okej, okay, więc zaczęło się to tak. Wystartowałem sobie we chmury, no bo tam są smogi. Tyle z tego, co mi kumpel mówi. Szukałem sporządne 2 minuty, zasypiałem. Gdyż sobie latałem, no smoka nie znalazłem. Ale patrzę, coś jest na dole. What the hell is that? I to jakiś pałac jest, nie? No ja wchodzę do tego pałacu, jest królowa i prosi o świnki, nie? Taka królowa. Ja już ją pokażę, ja mam nawet sobie ją zdobyłem. A nie, nie zdobyłem. Po prostu taka leśna królowa wyglądała, nie? No i ja tam ją na niej podchodzę, bajerka, ona prosi, żeby mi świnki zespełnił jako sługów. No i ja wchodzę do tego zamku, nie? A tam jest coś heroldy, no to biorę broń i zaczynam strzelać jak normalny człowiek, bo zabiję nim królową. No i wchodzę do środka, a tam ich jest masa cała, nie? Totalnie, masa. No i podchodzi do mnie, no i pomyślałem, trzeba zmienić na muszkiet. No i wziąłem muszkiet i zacząłem strzelać. I jeden po drugim leciał jak skwarek. Nie znalazłem ani już jednego, ale mi się tak wydawało przez chwilę. Weszłem sobie na górę, tam nic. Patrzę dalej, tam nic. Biorę jakieś pieniądze, nic. No i, a gdy weszłem już na górę, takim parapecikiem, weszłem po tym gzymsie, wchodzę do pokoju, a tam normalnie jest naprawdę sypialnia, zebrałem fajne łóżko, które, bo mi się podobało, zebrałem z niej całą kasę, no tak jak mówiłem kiedyś, już na początku, hotus, hotus, 24, nawet moje subskrybery, wymyśliła ten tekst Olivia, X jakoś tak, X Olivia, którą bardzo pozdrawiam gorąco i dziękuję za subskrypcję. Ja ciąg dalszych historii, no dobra. No i zebrałem całą kaszkę, czyli babcię mamona. No i chcę wyjść na dwór. Ale najpierw, jak weszłam po tych... No i, ale jak się dostać na górę? Dobra, no trochę gzymsów, jakaś rynna. Trochę gzymsów, jakaś rynna. Tak dostałem się na górę i kupiłem miecz Herolda. No ja sobie kupiłem, za 10 tysięcy był. I mówię, o fa. Spadłem, byłem na granicy śmierci, ale wziąłem się po tej złotej koronie, trochę gzymsów przez parapet, hops, hops i hops. No i gdy sobie wszedłem, musiałem sobie przysiąść na tym wygodnym tronie. To było chyba najwygodniejsza rzecz, na której siedziałem. Zeszłem z niego. Wziąłem miecz i chciałem go wypróbować. Dostałem kasę, że siedziałem na tronie. Mówię, what the? Zniszczyłem go. Już nie należy do królowej tego zamku. No i sobie wyszłem z tego zamku, ale jeszcze jedna rzecz mi została. To, co by robił każdy przyzwoity człowiek. Wysadziłem to w tył. No i nagle przyjawiła się świnia, która mnie uderzyła. Ale potem pojawił się jeszcze grubszy kłopot. Ork, który tańczył. Nie mogłem znieść patrzenia na to. Więc zastrzeliłem go. A on się rozsypał. Więc ja musiałem coś zrobić. Więc mianowicie i obficie. Hops! Spadochroniem. Nie korzystałem z spadochronem dla lamusów. No i poszłem sobie w wodę. Ale totalnie w wodę. Chciałem zobaczyć, co mnie tam czeka. Ale zobaczyłem. Jest jakiś Wreck Rider. On jest podwodny, więc powiedziałem, kurde, brakuje mi mało hajsu, więc sobie na niego nazbieram. Zaatakował mi szkielet, z którego wyleciało trochę kasy. No i puf, kilka ciosów w głowę, trochę w twarz i wyleciała z niego kasa. Zarobiłem już na to. Widziałem tam tą krowę i mówiłem, o shit, ona mnie na pewno zna. No i tak miałem takie kłopoty, takie no. Więc wziąłem szybko muszkiet. Ja zacząłem z nią strzelać, ale ona tym razem była cyber jakaś. No i mówię, kurde, ty jesteś jakaś niezniszczalna? Ale nagle z pomocą przyspieszyły zombie. Najpierw chciałem ją obronić, ale powiedziałem, w sumie, czy zombie mi pomagają? Więc one uciekły. No to ja sobie biorę i kurde, biorę, kupuję, wchodzę, biorę do wody. No i mówię, ciekawe, czy to pod wodą będzie działać. I co? Nie myliłem się. Działa pod wodą. A teraz sami zobaczycie. Więc ciąg historii już trwa naprawdę.
No dobra, jestem pod wodą, już wam opowiedziałam, co się stało, jak do tego doszło wszystkiego. Jestem właśnie pod wodą i mogę sobie strzelać harpunami, to jest bardzo fajne. To jest jakiś wreck rider i tutaj można naprawdę robić wiele fajnych rzeczy teraz. No dobra, przyjrzyjmy się temu oceanowi z bliska. A tu kogo mamy? Ktoś to, ktoś jest? Tu ktoś jest? Halo? Ktoś tu jest? O nie! Rakin! Dobra. Rakin mnie olał. Tu on chce kogoś zjeść! Zostaw go, rekinie! Ty zostaw się, rekinie! Dobra. Polowanie na rekina. Okej, wypłynął. To go walnę. Hops! Główko! Ała! Bije mnie! Ty chamie jeden! No ten rekin mnie ściga, nie? What? Fortyca podwodna to jest! Poseidon to może być. No, mój stary Poseidon. Kurde, mój kolega. Ach. Poseidon. To gdzieś powinno nam być, no nie? Muszę sobie wybrać lepsze miejsce. Wow, naprawdę to ładnie wygląda. Ten podwodny cały świat, naprawdę. Okej, okay. A tu kto jest? Nurek, tak? To sobie nurka zaraz załatwimy. Ale totalnie, załatwimy. Bierzemy. Okej. No kurde, on jest nieśmiertelny chyba. I on pływa w miejscu. Tylko się zniża. What the hell? Czekajcie, muszę sobie wypłynąć. Ej, ty kolego, żyjesz? Nie. What the hell? Co to jest? Nie, to tylko zwykła kamarnica. Dobra. Mogę cię zebrać? Jestem ciekawy, kolego. Kurde, tutaj nie można użyć, naprawdę. Nie da się tutaj użyć, wiecie czego? Trabel. Czy to się nazywa trabel? Nie pamiętam. Dobra, nieważne. Płyńmy sobie trochę na powierzchni. What the hell, co to jest? Ale to jest zarąbisty pojazd. To jest ciekawego, naprawdę. To jest jakaś łódź podwodna zarąbista. Czekajcie, ja muszę sobie tutaj wejść i wskoczyć. Okej. Okay. No i Discovery. Ile to kosztuje? To jest mało. Ty wiecie co? Nazbieramy sobie na to. Ale najpierw do się tym przejedziemy. Kurde. Ale to jest zarąbiste. No i teraz to się da badać ocean. Jak Czesiek. Nawet od Czeszka możemy być lepsi, widzicie? Badamy ocean. Kurde. Okej, teraz odcinek. Badamy ocean. To jest dopiero podwodna przygoda. O kurde. Zarąbiście to wygląda. Kamernice. Okej. Okay. Dobra, okej. Okay. A, już to przypomnę jeszcze raz. A można w ogóle coś tam robić, żeby tym grzebać? Nie, nie można. Wiecie co, wypłyniemy sobie na chwilę. Ekstu nam nie będzie potrzebne, żeby to kopało jeszcze, wiecie co? To mogłoby tak, w sumie wiecie co, tak rozciamciać w cały piasek i tak w nim pogrzebać trochę. Ale dobra, to już nie moja fucha. No głęboko w to, że się spuściliśmy. A ty nurku, to dasz coś? 2 i 2 złote. Ciekawe, czy jest... Czemu to się otwiera? Przecież tam wody mi naleci do środka. That's impossible, no. Otworzył klapę i tam nie ma wody, no. Ja mogę tego nurka jakoś schwytać? A to co? Okej, okay, to co robiłem z tą ośmiornicą wyglądało co najmniej dziwnie. No comment. Okej, okay, jesteśmy badaczami oceanu. Lepsi niż w ogóle ten Czesiek. O, tutaj rekiny są. Mam nadzieję, że mnie nie ugryzą. A można jeździć? Znaczy pływać na nich? Dobra, nieważne.
No tak już suwam po mieliźnie, nie? A, włamałem się w palec. O Boże. I w tym dodatku ten palec jest zwichnięty. Nie chcę ci wiedzieć, jaki to ból. O, w dupkę. Tu jest krab. Kraba mam, pana kraba. Cześć, panie krabie. O, musimy sobie podwyższyć, bo nie przepłyniemy. No i chodźcie, proszę, w ten sposób. Tutaj mamy Posejdona, kurde. Chata. To jest Posejdona chata. I on tam trzyma skarb. Zobaczycie, dokopiemy się do tego skarbu. What the hell? Czemu mnie atakuje ten rekin? Zostaw mnie, rekinie. O, pod wodą nam bomby działają. Dobra. What the hell, co ty robisz? To jest delfin! A, delfin, delfino. Ej, mamy powietrze, bo ja mam to na twarzy, takie, no wiecie, te. No. Nie mogę użyć tej bomby, aby ją zrzucić na przykład, nie wiem. No kurde, lipa. A ten tego nie rozciapczam, bo ten jest jakiś rozciapczacz do wody. A ciekawe, czy można tym jeszcze nie tylko w wodzie, tylko na powietrzu, bo to by było już totalnie asam, nie? Tu mam zbugowane literki. Sorry. What the hell, to jak to dziwnie? Wiecie co? Pokierujemy myszką, bo myszką się łatwo kieruje. Tylko naciskacie, nie? I przytrzymujecie. No tak to jakoś po rosyjsku i abrahamsku. Dobra, czekaj tu na mnie mój pojeździku. Okej, przebijemy się, dobra. Dobra, jest. Udało nam się dotrzeć na chamski festyn. A z której strony się ją otwiera, tą skrzynę? Skrzynka do CS-u. No chciałabym ją otworzyć, ale bardzo trudno jest. O, tutaj hajsik zbieramy. Hajsy, jakie duże. Dobra. No chciałabym bardzo ją otworzyć, tą skrzynię. Mamy w ogóle... No nie mam tego kilofa. A tak to byśmy, kurde, to rozkopali i dostali się do tej skrzyni jakoś. Chyba to trzeba z kilofem wrócić. No tak myślę, no kurde. Z bogactwa nie będzie w takiego dużego. Myślę, a w ogóle ile tu kilof będzie działał pod wodą, bo tu mało co działa z tego co widzę. No tą bombę chciałbym mówić, ale dupa z tej bomby jest, no. Totalnie. No nie działa. Czekajcie, sprawdzę nim nagrywanie. Okej. Okay. Jeszcze sobie pogiercamy. A co nam broni? Moja mama. Nie no, żartuję. Słuchaj, no musimy tu wrócić z kilofem, bo inaczej się nie da, naprawdę. Chciałbym to wykopać, tę skrzynię. Dobra, wracamy do rydwanu. Op! Przechodzimy. Dobra. Ja już sobie żegnałem grę od was, a robię czel. Cześć!